Я хочу поехать, потому что у меня там друзья в Орлеане и на юге Франции. Я приехала в Польшу 3 числа из Киева. Я очень тяжело добиралась, и когда я сюда приехала, я была вообще в восторге просто, что Польша так нас принимает, честно. Вот спасибо, честно, аж плачу. Да, потому что в Киеве было очень тяжело. Вот, но сейчас я уже отошла, все хорошо. Вот, спасибо огромное. В общем. Jesteśmy w trakcie ładowania się autobusu z tymi, którzy chcą pojechać do Orleanu. Orlean zrobił bardzo wiele. To są olbrzymie 4 tiry, które już poszły na wschód. Znaczy 2 pojechały z lekarstwami na Ukrainę, 2 są tutaj przeładowywane. No i pełny autokar ludzi. Drugi autokar pojechał do Przemyśla i stamtąd będzie brał uchodźców. Także wbrew temu, co niektórzy mówili, że nie będzie chętnych, są chętni. Sądzę, że jeszcze następne autokary też zostaną zapełnione. Panie prezydencie, czy możemy powiedzieć trochę o liczbach? Ile się szacuje, że mamy nowych obywateli naszego miasta? Bo już wiemy, że dzisiaj mogą się starać o numer PESEL. Tak, no trudno jest powiedzieć, bo zobaczymy, ile się zweryfikuje i otrzyma PESEL w Krakowie. Natomiast liczymy, że jest około 100-110 tysięcy osób. On va faire le maximum pour qu'ils soient traités le mieux possible, qu'on les accueille chaleureusement le mieux possible. Donc quand on va arriver à Orléans, il y a des personnes qui seront là pour les accueillir chez elles. Nous avons recensé les logements disponibles, donc on va mettre dans un deuxième temps, au bout de quelques jours, ces logements à leur disposition. Alors on a sollicité des logisticiens qui gentiment nous ont prêté les camions. On a sollicité les Orléanais et les entreprises qui ont fait des dons, notamment de matériel médical, ce qui nous permet en ce moment même d'acheminer 2 camions, 2 gros camions de matériel médical, et puis précédemment des produits alimentaires et des produits de première nécessité.